Autotrud? A nie, czekaj, to nie tak. Cześć, z tej strony Gustaw, a Ty oglądasz praktyczną stronę motoryzacji. Auto Volkswagen Polo. Samochód produkowany od 1975 roku. Aktualnie produkowana jest 6. generacja tego modelu, a my patrzymy na 3. generację, produkowaną w latach 1994-2001. Samochód, który dzisiaj testuję, został wyprodukowany w roku 1996. Mierzy około 3,70 m długości, 1,60 m szerokości i 1,40 m wysokości. Była także dostępna wersja kombi, mająca 4,10 m długości. Samochód ten waży, zależnie od wersji, między 900 a 1200 kg. W Polo trzeciej generacji napęd trafiał zawsze na oś przednią, a do wyboru były albo czterobiegowa skrzynia automatyczna, albo pięciobiegowa skrzynia manualna. Wybór silników także był duży, a pod maską tego egzemplarza 1.9D. Nie jest to 1.9 TDI, ani 1.9 SDI. Jest to silnik diesla, wolnossący, o pojemności 1,9 litra, zasilany pompą wtyskową Lucasa. 64 konie, 125 Nm. Czas spędzania od 0 do setki 15,8 sekundy. Prędkość maksymalna 160 km na godzinę. Niewątpliwą zaletą tej konstrukcji jest spalanie. Samochód ten spala maksymalnie 6 litrów oleju napędowego na 100 km, a osiągnięcie w trasie spalania rzędu 4,5-5 litrów oleju napędowego na 100 km nie stanowi żadnego problemu. Po otwarciu maski zauważam, że konstruktorom ewidentnie zależało na tym, żeby każdy wiedział, że jest to Volkswagen. Ile takich znaczków znajduje się pod maską? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zapewne, jeżeli dokładnie by się przyjrzeć, znalazłoby się ich więcej. Ja natomiast zauważam, że jest to bardzo prosta konstrukcja. Filtr paliwa. Nie jestem mechanikiem, ale wydaje mi się, że to jest pompa. Rozrząd jest tutaj, na wierzchu. Nawet na dole można dojrzeć skrzynię biegów. Zdecydowanie praca nad tym zespołem napędowym nie powinna żadnemu mechanikowi sprawiać problemów. A samochód, jaki dzisiaj testuję, jest w bardzo ciekawym zielonym kolorze. Może jakiś lakiernik mi powie, jakiego typu jest to zieleń. Natomiast w dobie białych, szarych i czarnych samochodów taki kolor nadwozia bardzo mi się podoba. Polo występowało w wersji 3 albo 5-drzwiowej. Oczywiście my mamy do czynienia z wersją 3-drzwiową, dlatego nikogo nie powinien dziwić fakt, że drzwi otwierają się bardzo szeroko. A ile jest miejsca w środku? Miejsca jest dużo! A sam fotel jest materiałowy, obszerny, zdecydowanie nastawiony na komfort i podoba mi się to, że posiada takie drobne elementy nadające życia temu wnętrzu. Ja, mierząc 185 cm wzrostu, gdy znalazłem już wygodną pozycję za kierownicą, jeszcze całkiem dużo mam wolnej przestrzeni nad głową, a warto zwrócić uwagę na fakt, że siedzisko nie ma regulacji wysokości. Jedyna regulacja to bliżej dalej od kierownicy oraz kąt pochylenia oparcia. Mimo to siedzi mi się tu całkiem dobrze. Kierownica regulowana jest w jednej płaszczyźnie, w niezbyt dużym zakresie. Na nogi jest wystarczająco dużo miejsca. Wprawdzie zdarza mi się czasami uderzyć o wieniec kierownicy, mimo tego, że jest ona całkowicie uniesiona. Ale jest tutaj podpórka pod lewą stopę. A pedały rozmieszczone są wystarczająco szeroko i nawet będąc w zimowych butach, nie mam problemu z ich obsługą. A jakie jest moje pierwsze wrażenie zza kierownicy? No, nie jest to ekstrawaganckie wnętrze, nie ma tutaj żadnych kolorystycznych dodatków, ale z drugiej strony wszystko jest bardzo jasne i czytelne. Manetki są duże. Nikt nie powinien mieć problemu z ich obsługą. Zegary są proste, ale duże i czytelne. A w samym rogu tego samochodu znajdują się dwie ciekawostki stylistyczne. Po pierwsze, pokrętło od świateł jest zdecydowanie pochylone w stronę drzwi, a nie w stronę kierowcy. A jest tutaj także osłona głośnika, która jest połączona z kratką nawiewu na szybę. Zazwyczaj te dwa elementy są osobno, a nie łączą się w taki ciekawy sposób. O, taka drobna ciekawostka. Regulacja nawiewów jest bardzo prosta i nawet w rękawiczkach ich obsługa nie jest problematyczna. Oczywiście mamy tutaj manualnie ustawione lusterka oraz korbotronik. Samochód ten także nie posiada centralnego zamka. Na panelu centralnym znajdują się tylko dwa przyciski. Jeden od świateł awaryjnych, a drugi od podgrzewania tylnej szyby. Tutaj są oczywiście zaślepki. Kolejne nawiewy. Radio i bardzo czytelny i łatwy w obsłudze panel nawiewów. Tu mamy taką drobną dziurę, nie wiem co tu było, prawdopodobnie jakiś schowek, a pod spodem gniazdo 12-woltowe oraz popielniczka. Ktoś mógłby powiedzieć, że to wnętrze jest nudne, natomiast ja odnoszę wrażenie, że jest ono wręcz toyotowe. Może nie jest porywające, ale jest zdecydowanie nastawione na łatwość obsługi.
Przechodzimy dalej. Schowki i schoweczki. Ten samochód zdecydowanie ma się czym pochwalić. W drzwiach znajduje się duża kieszeń. Tutaj, jak widać, bezproblemowo mieści się nasz kubek, a dodatkowo wejdzie cała masa innych szpargałów. A na wysokości nóg kierowcy znajduje się kolejny ciekawy schowek, otwierany w tym miejscu. I w przeciwieństwie do większości samochodów, jakie widziałem, nie jest on krótki taki tylko po lewej stronie, natomiast zajmuje prawie całą powierzchnię pod kolumną kierownicy. Od krańca tego schowka do tunelu centralnego zostaje jakieś 10 cm. Niestety tak umiejscowiony schowek powoduje, że dosyć łatwo uderzyć się nim o nogi. Jak widać, wiele szpargałów tutaj wejdzie, a dalej znajduje się panel bezpieczników. Nie wiem, co tutaj oryginalnie było, ale zakładam, że tutaj też był całkiem spory schowek. Pod spodem znajduje się spora wnęka. I tutaj mnóstwo rzeczy możemy nakładać. Albo jedną większą. Przed pasażerem znajduje się zamykany schowek. Jest on bardzo duży, a także bardzo głęboki. Jeżeli będziemy mieli jakieś długie przedmioty, one zdecydowanie także się tutaj zmieszczą. Jak widać, nawet nasz kubeczek bezproblemowo na długość się w nim mieści. A także na postoju możemy to miejsce używać jako uchwyt na kubki, ale obawiam się, że jakiekolwiek poruszanie się z kubkiem w tym miejscu groziłoby wylaniem. Natomiast jak wyjmuję te kolejne rzeczy, to odnoszę wrażenie, że ten schowek jest po prostu niesamowicie długi i zaraz dosięgnę do silnika. Ale jeżeli ten schowek okaże się niewystarczający, pod spodem znajduje się także niewielka wnęka na kolejne rzeczy. Po jednym schowku w drzwiach, dwa schowki przed pasażerem, dwa schowki na konsoli centralnej i jeden schowek przed kierowcą. Łącznie 7 schowków w tak niewielkim wnętrzu. Bardzo mi się to podoba. O mało bym nie przeoczył dwóch jeszcze schowków, czyli z przodu nie jest 7, a 9 schowków. Imponujący wynik. Będąc jeszcze przy praktycznych rozwiązaniach, w obu osłonach przeciwsłonecznych znajdują się lustra, a centralnie znajduje się także lampka. Skrzynia biegów. Skok lewarka nie jest zbyt duży. Nie trzeba użyć dużej siły do zmiany przyłożeń. Niczym szczególnym się nie wyróżnia. Natomiast warto zwrócić uwagę na fakt, że samochód ten ma ponad 400 tysięcy przebiegu, więc jak na taki przebieg można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że całkiem dobrze chodzi ta skrzynia. Fotel kierowcy jest wystarczająco wygodny, obsługa instrumentów pokładowych jest prosta. Schowków jest dużo. Idę zatem sprawdzić, jak jest na miejscu pasażera. A fotel pasażera jest regulowany dokładnie tak samo jak fotel kierowcy. A miejsca na nogi jest dużo. Jedynie gdy chcę otworzyć ten duży schowek, uderzam o kolana, ale wtedy wystarczy podciągnąć bliżej do siebie nogi i bez problemu będziemy mogli się do niego dostać. Zdecydowanie z przodu dwóm osobom mającym 185 cm wzrostu będzie w tym samochodzie wygodnie. Nadszedł czas na test siadania samemu za sobą, czyli w tym samochodzie może to być niezłe wyzwanie. Tutaj mamy dźwignię, pochyla nam się oparcie, natomiast siedzisko jest nieruchome. Jak widać, miejsca jest niezbyt dużo, ale trzeba sprawdzić, czy uda mi się zmieścić za samym sobą. Dobra, jedna stopa weszła. Ja też się zmieściłem. No, miejsca na stopy jest niedużo, ale dobra, stopy nawet w zimowych butach da się tutaj zmieścić. Siedzi się całkiem nie najgorzej. Miejsca nad głową jeszcze trochę mam, a teraz zobaczmy, czy uda się cofnąć ten fotel. Bez szans. A tak to wygląda z bliska. Stopy jeszcze się mieszczą, nie jest źle, natomiast w tym momencie już zaczyna być bardzo źle, a jeszcze jest daleko do zablokowania tego fotela. Ku mojemu zaskoczeniu, na głowę jest całkiem sporo wolnej przestrzeni. Osoba niższa ode mnie mogłaby tu podróżować wygodnie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że z tyłu nie ma żadnych udogodnień. Nie ma podłokietnika, nie ma żadnych schowków. Ten element jest wykonany z jednego kawałka plastiku, nie ma tu niczego miękkiego. Nawet w oparciach foteli przednich nie ma żadnych gazetowników. A jedynie skrajne siedziska mają pasy trzypunktowe. Na środku znajdują się pasy biodrowe. Zdecydowanie w polo miejsca z tyłu są dla dzieci albo do użytku w sytuacjach awaryjnych. Nadeszła pora na bagażnik. Wow, ale się szybko otwiera. Mocne siłowniki. No, klapa nie otwiera się bardzo wysoko, ale jest na tyle krótka, że raczej się nie uderzymy. A sama przestrzeń bagażowa ma bardzo regularne kształty. Z boku mamy wnękę na apteczkę albo na inne niezbędne szpargały. Tylko jedną lampkę. Oczywiście nie ma tutaj żadnych uchwytów na siatki zakupowe, a pojemność tej przestrzeni bagażowej to około 270 litrów.
A pod podłogą tego bagażnika wygospodarowano miejsce na koło zapasowe oraz niezbędne narzędzia. A wymiary tej przestrzeni ładunkowej to 50 cm na głębokość, 88 cm na szerokość, 52 cm na wysokość do półki. Do miasta jak najbardziej wystarczający. Natomiast jeżeli zdarzy się taka potrzeba, po obu stronach mamy cięgna. Jedno. Drugie. I już oparcie kanapy można składać. Po złożeniu kanapy nie powstaje płaska powierzchnia, a najdłuższe przedmioty, jakie zmieszczą się za kierowcą mierzącym 185 cm wzrostu, będą miały około 120 cm długości. Całkiem niezły wynik jak na tak mały samochód. Pora odpowiedzieć na pytanie, jak ten samochód jeździ. Rozpoczynam jazdę. Odpalam silnik. Nie można mieć wątpliwości, że diesel pracuje pod maską. A dzisiaj warunki są trudne. Cały czas pada, a drogi są nieodśnieżone. Zobaczmy, jak się rusza tym niewielkim samochodzikiem. Powiem tak, nie jest źle. Sprzęgło chodzi delikatnie. Skrzynia biegów jest mocno przeciętna, ale nie można się jednoznacznie do czegokolwiek w niej przyczepić. Powierzchnia szklana jest bardzo duża. Jeżeli nawet czegoś nie widać w lusterkach, na przykład przy cofaniu, to wystarczy się odwrócić. I wtedy manewrowanie już jest bardzo proste. Lub zwalniający. Zawieszenie zdecydowanie nastawione jest na komfort, a ten mały samochodzik podskakuje jak piłeczka. Nadeszła pora na poważny test zawieszenia. Dziury, nierówności, błoto pośniegowe. Zdecydowanie to zawieszenie nastawione jest na komfort. Samochód jest lekki, więc podskakuje, ale ze wszelkimi dziurami, nierównościami i niedoskonałościami nawierzchni ten pojazd naprawdę radzi sobie dobrze. Gdy poruszam się powoli, tak do mniej więcej 30 km na godzinę, nie mogę mieć wątpliwości, jakiego typu silnik pracuje pod maską, ale obawiałem się, że jego dźwięk będzie bardziej natarczywy. Jest jednoznaczny, ale nie jest denerwujący. Są trudne warunki pogodowe, ale mimo to spróbuję sprawdzić, jak wygląda dynamika tego samochodu w mieście. Ruszamy spod świateł. Naprawdę nie jest źle. Samochód z 96 roku, który ma niewiele ponad 60 koni, to nie brzmi najlepiej, ale realnie jesteśmy w stanie jak najbardziej nadążyć za współczesnym, dosyć szybkim ruchem. Mały, zwinny, zwrotny samochodzik. Coś, co cały czas sprawdzi się w mieście. A że niedługo będzie miał 30 lat na karku, w ogóle mu to nie przeszkadza. 60 km na godzinę, czwarty bieg, 2000 obrotów. Jestem mile zaskoczony tym, jak cywilizowany jest to samochód. W środku jest komfortowo i wygodnie. Silnik pod maską pracuje. To wolno ssący diesel, byłbym zaskoczony, gdybym go nie słyszał, ale pracuje kulturalnie. A wyciszenie tego samochodu jest nawet lepsze, niż bym się spodziewał. Pozytywne zaskoczenie. A jak ten samochód prowadzi się w zakrętach? Oczywiście w tych warunkach pogodowych nie mam mowy o jakichkolwiek szaleństwach, ale nie są przewidywalne. A to, gdy jest tak dużo śniegu na ulicach, chyba jest najważniejsze. A jak dynamika? W odczuciu jak najbardziej wystarczające. 90 km na godzinę, piąty bieg, 2300 obrotów. Wciąż komfortowo i wygodnie, chociaż przy tej prędkości daje się zauważyć fakt, że nie jest to najlepiej wyciszony samochód, chociaż jak na mały samochodzik miejski jest całkiem nieźle.
Zdecydowanie podróż nawet na dłuższą metę z tą prędkością nie będzie męcząca. A z całą pewnością będzie ekonomiczna. Ten samochód w trasie spokojnie zmieści się w 5 litrach na 100 km. Jeśli podoba Ci się to, co robię, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę oraz napisz komentarz. Ten samochód ma ponad 400 tysięcy km przebiegu, a ani po kierownicy, ani po dźwigni zmiany biegów, ani po desce, ani nawet po fotelach tego kompletnie nie widać. Miłe zaskoczenie. Nawet podczas włączenia się do ruchu, nawet za szybkiego ruchu, dynamika tego silnika jest wystarczająca, byśmy nie byli wyprzedani przez ciężarówki. Dlatego nawet dzisiaj jesteśmy w stanie tym samochodem udać się w jakąś dłuższą podróż. No, na piątym biegu już dynamika przyspieszania nie jest taka, jakbym sobie tego życzył, ale to tylko mały miejski Volkswagen z lat 90. Piąty bieg, 2,5 tysiąca obrotów, 100 km na godzinę. W dzisiejszych warunkach nie uważam, że powinienem się rozpędzać do większych prędkości, ale muszę zauważyć jedno. Przy tej prędkości dalej podróżowanie tym samochodem jest wygodne, więc przy dobrych warunkach myślę, że z prędkością 100-110 km na godzinę bezproblemowo rozmawiając z innymi współpasażerami dałoby się tym pojazdem udać na jakąś dłuższą podróż. A jeżeli Ty jesteś posiadaczem jakiegoś ciekawego samochodu i chciałbyś udostępnić mi go do filmu, pisz na praktyczną stronę motoryzacji @gmail.com, adres także w opisie tego filmu. Nadeszła pora na podsumowanie. Polo, mimo zbliżających się coraz szybciej 30 urodzin, cały czas dobrze radzi sobie w mieście, a jeżeli ktoś ma takie życzenie, poradzi sobie także na trasie. Z tej strony Gustaw, a Ty oglądałeś praktyczną stronę motoryzacji. Cześć!